Siemanko, kto był na live'ie z odsłuchu gipsowego albumu Czarno na Białym, ten wie, a kto nie był, to właśnie się dowiaduje, że pod koniec wspomnianego live'a zasugerowano mi sprawdzenie najnowszego numeru gipsa pod tytułem Stan, ale jak zobaczyłem, jak mocno stoi zasięgowo to jako knur pazerny na wyświetlenia, postanowiłem, że zostawimy go sobie na odcinek. Jednym to się spodobało, innym trochę mniej, a koronnym argumentem tych, którzy stali w opozycji do tego pomysłu, było to, że ten utwór gipsa to akurat typowy letniak, w którym nie będzie nic do gadania. Na streamie co prawda odważnie stwierdziłem, że już ja się postaram, żeby było coś do gadania, ale jeżeli faktycznie okaże się, że nie ma się o co zaczepić, to w sumie nie ma tego złego. Bo przynajmniej ci, którzy mają wieczny ból dupy o zbyt dużo mojego pitolenia, przynajmniej będą mogli mieć ból dupy o coś innego. I to w zasadzie tyle tytułem wstępu, jednak jeszcze przed odsłuchem muszę wam coś wyznać. Może niektórzy z was pamiętają, że kiedy raz dawno temu zostałem posądzony o to, że się sprzedałem, odpowiedziałem, że niestety nie, ale jak tylko się sprzedam, to w sumie będę z tego dumny. W związku z czym pragnę wam z dumą zakomunikować, że się sprzedałem. Wobec czego, zanim przejdziemy do właściwego materiału, zapraszam was na reklamę. W dzisiejszym świecie niemal wszyscy borykamy się z problemem braku czasu, a tak istotna kwestia jak regularne i przede wszystkim niebyle jakie odżywianie niestety nie stanowi wyjątku. I tutaj z pomocą przychodzi firma YFood. YFood oferuje nam bowiem oparte na badaniach naukowych wygodne, smaczne, wartościowe i przede wszystkim szybkie rozwiązanie tego typu problemów. W sklepie internetowym producenta znajdziemy produkty w różnych formach i smakach, które ze względu na dostępność opcji zarówno mlecznej, jak i wegańskiej będą w stanie zaspokoić nawet najbardziej wymagającego konsumenta. Wspomniany sklep oferuje również bardzo fajne opcje, jak choćby zestawy degustacyjne czy możliwość subskrypcji, dzięki której zyskujesz 15% zniżki na każdą dostawę. Produkty YFood możesz zabrać ze sobą zawsze i wszędzie, bowiem nie wymagają one przechowywania w lodówce, a ich opakowania są ekologiczne i neutralne dla klimatu. YFood to zatem doskonałe rozwiązanie, niezależnie od tego, czy jesteś cały dzień w terenie, w podróży, czy zwyczajnie trudno ci się oderwać od ulubionej gry czy streama, zwłaszcza kiedy go prowadzisz. Sami wiecie, że często podczas streama, mimo odczuwanego głodu, aby nie przerywać transmisji, po prostu rezygnuję z jedzenia i tak się męczę. Ale na szczęście to już przeszłość, bo teraz po prostu wezmę sobie butlę z napojem YFood, ja mam akurat waniliową i myk. Właśnie smacznie i wartościowo najadłem się na kolejne kilka godzin. Zatem gorąco, moi kochani, zachęcam was do skorzystania z oferty firmy YFood, a klikając w link i korzystając z mojego kodu zniżkowego, który znajdziecie w opisie pod filmem, uzyskacie 10% rabat na produkty ze sklepu internetowego YFood. Szybko, wygodnie, smacznie i mądrze. No i teraz możemy przejść do odsłuchu i przekonać się, jak to jest z tym kawałkiem i jego letniakowością. Zatem gips stan, zapraszam. No i chuj, no i jak dla mnie to może już tak zostać do końca nutki. Choćbym żył jeszcze 1000 lat, chcę już tylko żyć jak dziś, trzymać ciągle rytmę. Choćby dym pokrył cały świat, wracać będę do tych chwil. Szkoda tracić sił, bo ciągły brak proporcji, życie albo sen. Jeśli świat się kończy, proszę nie budź mnie, jej. Jutro już nieistotne jest, więc za to napijmy się. Napijmy się. A ja lubię ten... No... Wokalu gipsa już się tyle nachwaliłem, że chyba nie ma sensu wygłaszać kolejnych peanów na jego cześć. Za to jeżeli chodzi o tę treść, to po dwóch pierwszych wersach byłem przekonany, że gips chce nam powiedzieć, że doszedł do takiego momentu, że osiągnął taki stan, w którym w końcu jest dobrze i już nie chce niczego zmieniać. Ale myślałem, że tak ogólnie, na co dzień. Ale teraz, sądząc po klipie, wydaje mi się, że chodzi o te konkretne chwile, kiedy jest tam gdzieś i chwilowo nie pamięta o troskach dnia codziennego. I chciałby, żeby było już tylko tak, a jeżeli nie będzie mu to dane, to wie, że już do końca swoich dni będzie wracał wspomnieniami do tych chwil. Bardzo fajne. Napijmy się.
A ja lubię ten stan, jak śmiech i parę promieni słońca. Zostać tam, gdzie chcesz, nie tam, gdzie każą nam koszta. Żadna łza na sen, no, nie będziesz... To by było spoko, móc wybierać te opcje, na którą masz ochotę, a nie te, na którą cię stać. No ale niestety nie każdy ma taki komfort. Zasadniczo to zakładam, że większość z nas go nie ma. Niemniej wszystkim wam i sobie też życzę, abyśmy doszli do takiego momentu w swoim życiu. I to najlepiej na tyle szybko, żeby jeszcze zdążyć się tym nacieszyć. Żegnać na 100 dnia, tylko daj mi jeszcze spróbować, czym jest życie smak. Bo ja lubię ten stan, jak śmiech i parę promieni słońca. Zostać tam, gdzie chcesz, nie tam, gdzie każą nam koszta. Żadna łza na sen, nie będzie żegnać na 100 dnia, tylko daj mi jeszcze spróbować, czym jest życie smak. Żegnać na 100 dnia, tylko daj mi jeszcze spróbować, czym jest życie smak. Kurczba. Dziarę poznałem, to opał jest przecież. Nie widziałem go wcześniej. Pojawił się wcześniej? No chuj z tym. Pozdrawiamy Łukasza oczywiście. Nie będzie żegnać na 100 dnia, tylko daj mi jeszcze spróbować, czym jest życie smak. Czym jest życie smak. Młodzi na lek. Pracuję za dwóch, za czterech. Mam gest, dziś żyję za trzech. Podnosimy puls, za starzy na gniew. Wrzucamy znów bieg. Zabieram brygadę, co bo ja nie lubię stać w miejscu. 200% gips. Czarno na białym. Topowy numerek w ogóle z tego albumu. A jeżeli chodzi o wcześniejsze wersy, to sobie myślę, że my właśnie często widzimy, że ktoś żyje za trzech. W takim sensie, że wiecie, za dobrze się skurwielowi powodzi, ale nie wiemy, albo nie zauważamy, albo nie chcemy zauważać, że na co dzień, poza tymi chwilami, kiedy go widzimy i osądzamy, pracuje za dwóch, a pomagając innym ma gest za czterech. No tak już mamy, jako ludzie, i raczej się tego nie oduczymy. Dlatego warto starać się nie osądzać po pozorach. Podnosimy puls, za starzy na gniew, wrzucamy znów bieg. Zabieram brygadę, co wierzyli dawno już we mnie. Zmieniamy życia na lepsze, 30 stopni na wietrze. Szczęście na zawsze i wszędzie. Uciekam przed siebie, już nic mnie nie goni jak parę lat wcześniej. Ubieram uśmiech kobiecie i wtedy wygląda najdrożej na świecie. Zapamiętajmy no te kurwa, wiadomo. Też uważam, że kobieta najlepiej wygląda ubrana w sam uśmiech. I ewentualnie kolczyki jeszcze do tego. Ubieram uśmiech kobiecie i wtedy wygląda najdrożej na świecie. Zapamiętajmy te chwile, bo walczyłem o nie jak z waszym spojrzeniem. 30 wiosen już prawie, by w końcu się nazwać szczęśliwym człowiekiem. 30 wiosen już prawie, by w końcu się nazwać szczęśliwym człowiekiem. No to powiem ci, że masz giga szczęście, brachu, że już możesz to zrobić, że już w tym wieku osiągnąłeś ten stan. Choć wiem, że Gipsowi raczej chodzi o to, że właśnie późno, że dopiero teraz. Ale znam tyle starszych od niego osób, które wciąż poszukują szczęścia, że moim zdaniem właśnie około 30 to jest super szybko i ma jeszcze kupę czasu, żeby z tego szczęścia korzystać. No i oczywiście należy mu się jak najbardziej, bo na nie nie czekał, tylko do niego zapierdalał. Do czego siły i odwagi życzę sobie i wam. 30 wiosen już prawie, by w końcu się nazwać szczęśliwym człowiekiem. A ja lubię ten stan, jak śmiech i parę promieni słońca. Zostać tam, gdzie chcesz, nie tam, gdzie każą nam koszta. Żadna łza na sen, nie będzie żegnać na 100 dnia, tylko daj mi jeszcze spróbować, czym jest życie smak. Bo ja lubię ten stan, jak śmiech i parę promieni słońca. Zostać tam, gdzie chcesz, nie tam, gdzie każą nam koszta. Żadna łza na sen, nie będzie żegnać na 100 dnia, tylko daj mi jeszcze spróbować, czym jest życie smak. Kurwa, ale kot to jest. Czym jest życie smak.
można powiedzieć, moi drodzy. No Gibbs po raz kolejny nie zawodzi. Gość ewidentnie ma swoje 5 minut i tak doskonały sposób je wyciska, że aż mi to imponuje. I ten kawałek to jest kolejny przypadek od Gibbsa, w którym chyba wszystko mi się podobało. Brzmienie, za które warto wspomnieć, też odpowiada Gibbs, przynajmniej po części. Faktycznie letnie, lekkie i przyjemne. Wykonanie, jak wspomniałem, już mnie bolą pewne części ciała od spuszczania się nad jego zajebistością. Tekst, no moim zdaniem, mimo wszystko coś tam ze sobą niesie. Nie są to oczywiście jakieś grube rozkminy czy ponura refleksja nad beznadziejnością egzystencji, ale absolutnie nie jest o niczym. I do tego mega przyjemny dla oka i bardzo dobrze podtrzymujący ten wakacyjny vibe utworu teledysk. Słowem 9 na 10. Jeden punkt upierdalam za brak choćby dwóch wersów od Opała. I tym miłym akcentem, moi drodzy, kończymy na dziś. Jeżeli ci się podobało, to daj tam lajka i suba. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, to linki w opisie. Zapraszam na Twitcha, Instagrama i Discorda i tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!